Jak było 300 lat temu, tak i teraz, z tą różnicą, że zwierząt gospodarskich jest coraz mniej. Częściej pod kropidło trafiają za to żółwie, króliki, a nawet pająki. Tradycyjne święcenie zwierząt było kulminacyjnym momentem uroczystości odpustowych w Michstacie. Obrzęd ten odbywa się każdego roku w dniu patrona miasta Świętego Rocha, czyli 16 sierpnia. Jest to wydarzenie unikalne na skalę światową, wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na odpust przyjechały tłumy wiernych i pielgrzymów z bliższych i dalszych stron. Wielu przywiozło swój inwentarz, zarówno ten duży, jak i ten mały. Od 15 lat w odpustowych uroczystościach bierze udział właściciel czekoladowego Labradora o wdzięcznym imieniu Lucy. Zauważyłem, że co roku jest troszeczkę mniej tych zwierzątek, przynajmniej tych dużych. Mówię tu o krówkach, konikach, ale te drobne pieski, kotki, chomiki, kanarki to dopisują. No i pogoda dzisiaj sprzyja, więc na pewno będzie dużo osób. Trzeba przyznać, że barwny korowód, który przemaszerował przy kościelnymi alejkami, prezentował się bardzo kazale. Największe zainteresowanie i podziw wzbudziły, a było ich najwięcej, kundelki i kotki, niektóre przystrojone przez ich właścicieli. Nie brakowało także królików, świnek morskich, żółwi czy chomików. W opinii uczestników powody święcenia zwierząt są bardzo różne. Tego, że po prostu skoro jesteśmy wierzącymi, no to raczej też powinniśmy poświęcić zwierzęta, bo czemu by nie? Chomiczek już jest dość wiekowy, ale mąż twierdzi, że dzięki święceniom udaje mu się przeżyć kolejny rok. Według podania na początku XVIII wieku, Święty Roch uratował mieszkańców i zwierzęta przed panującą wówczas zarazą. W dowód wdzięczności zbudowano mu przy miejscowym cmentarzu kościółek i ustanowiono odpust połączony ze święceniem zwierząt gospodarskich. Ten zwyczaj jest starannie pielęgnowany do dziś. Zgodnie z tradycją, Święty Roch zapewnia opiekę nad inwentarzem przez następny rok. Na zakończenie korowodu, jak zwykle, wypuszczono dziesiątki gołębi pocztowych. Niektórzy młodzi hodowcy zwierząt wykazują już niemałą wiedzę, w jaki sposób należy opiekować się swoimi pupilami. Trzeba mieć dla takiego żółwia duże terrarium, choć oczywiście są wolne. Jakieś podłoże, piasek, korę, miseczki z jedzeniem, wodą i jakiś domek, i lampę UVB, i lampę grzewczą. Udział w obrzędzie święcenia zwierząt dla niektórych pisał się na stałe w kalendarzu ważnych wydarzeń. Świnką morską, z chomikiem, a kotem też były to różnie. W tym roku obrzędu dokonał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, jego ekscelencja ksiądz biskup Łukasz Buzun.